Myśl na dziś to inspirujące wypowiedzi ekspertów ze świata psychologii, zdrowia, mindfulness i szeroko pojętego self-care'u. Zacznij dzień od chwili refleksji i niech ten podcast stanie się częścią Twojego uważnego poranka. Nowa Myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Partnerem podcastu jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. To, co na pewno lekarz medycyny chińskiej Ci zaleci, to będzie gotowanie jedzenia. To też wcale nie znaczy, że jedzenie surowe jest absolutnie niedozwolone i zakazane dla każdego, tak? Ale podstawą powinno być jedzenie gotowane. Też dlatego, że znowu to surowe jedzenie, nawet jeżeli będzie ekologiczne i nawet jeżeli będzie super czyste, to jednak ono, odżywiając się tylko surowym jedzeniem, znowu bardzo dużą ilość naszego własnego chi musimy wydatkować na to, żeby to jedzenie strawić, ogrzać i dostosować do tego, żebyśmy mogli dopiero potem z niego wyciągnąć wszystko, co jest odżywcze dla nas. W związku z tym medycyna chińska mówi, korzystaj z tego, co zostało wynalezione, czyli korzystaj z ognia, żeby sobie utrawnić to jedzenie, żeby było dla ciebie bardziej odżywcze. Kolejna rzecz, która jest też bardzo fajnym przekazem i który też terapeuta ci prawdopodobnie powie, korzystaj z tego, co masz blisko. Czyli jedz lokalnie i jedz sezonowo. Dokładnie tak, ponieważ to też ma duże znaczenie. Lokalnie wcale nie musi oznaczać, że to musi być posiane u ciebie w ogrodzie albo ma przyjechać tylko zza rogu, bo dzisiaj mamy też inne możliwości, ale lokalnie oznacza, że to, co w danej szerokości geograficznej, w danym klimacie, w danej porze roku, tu już wejdziemy w sezonowość, ale to jest tak jakby połączone jedno z drugim, rośnie i czym się ludzie odżywiali dawno temu, tak? Patrząc na to w ten sposób. Oznacza to, że na przykład patrząc na przykład cytrusów, powiedzmy. U nas cytrusy nie rosną. No to jest dosyć jasne. Cytrusy rosną w krajach egzotycznych, w krajach ciepłych, tropikalnych. Rosną tam dlatego, że ludzie jedząc je tam potrzebują schłodzenia, potrzebują odświeżenia. W związku z tym termikat cytrusów, czyli ich taka to, jak będą działały na nasz organizm, będzie ochładzające, odświeżające. My jedząc cytrusy przez cały rok, które nie rosną w naszej szerokości geograficznej, po drugie jedząc je przeważnie, u nas się mówi tak potocznie, że sezon na cytrusy jest zimą. No tak. Pewnie też tak jest, bo one są wtedy najlepszej jakości, ale przyjeżdżają z daleka. To zamiast w czasie, kiedy u nas jest zima, śnieg i lód za oknem, zamiast wypić ciepły kompot z gruszek, bo te gruszki jeszcze u nas w tym czasie gdzieś tam zimują w skrzynkach, to my wypijamy świeżo wyciskany sok z pomarańczy i dziwimy się, że jest nam zimno, że miewamy rozwolnienia, albo że innych rzeczy nie jesteśmy strawić, a po posiłku to tak naprawdę mamy wzdęty brzuch i nie wiadomo dlaczego, bo przecież to nie były strączki, tylko sok z pomarańczy, który jest przecież super zdrowy, świeży i ma dużo witaminy C. Więc już tak jakby zmieniając tylko te podstawy, czyli przechodząc na jedzenie w większości gotowane, to, które mamy w zasięgu ręki, czyli na przykład o tej porze roku w większości to będą bulwy, w większości to będą korzenie, czyli marchewka, seler, pietruszka, dynia, buraki. Jeżeli będziemy mówić o owocach i warzywach, znaczy o warzywach bardziej, to już będziemy sobie robić lepiej niż gorzej, tak pokrótce. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify lub iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.